Dzięki inwestycjom w polską armię staniemy się najpotężniejszą siłą lądową. Dążymy do tego, żeby polskie siły lądowe były najsilniejsze w Europie, jeżeli chodzi o sojusz północnoatlantycki i zrobimy Będziemy w stanie zmienić stary postsowiecki sprzęt na nowoczesne uzbrojenie. To brzmi fajnie, nie? Tylko chyba nie jest takie proste. Widzicie, minister obrony narodowej i potencjalnie najpoważniejszy kandydat na przyszłego premiera z ramienia PiS, Mariusz Błaszczak, przekonuje nas, że stworzymy militarną potęgę w Polsce. Kaczyński bije na to brawo, dużo ludzi się cieszy, inni mówią, jak za to zapłacimy, czyli to sytuacja jak często w tym kraju. Wiele razy już mówiliśmy o tym, że obecnie Polska zajmuje się rzucaniem pieniędzmi w każdego, kto ma jakąkolwiek broń, chcą się zakupić, ale czas rozwinąć trochę bardziej ten temat. Bo zadać należy pytanie, czy na pewno robimy to w najbardziej odpowiedni ze sposobów. I dla jasności, mamy pełną świadomość, jak wygląda sytuacja na świecie i jak wygląda sytuacja za naszą granicą i dlaczego te właśnie zbrojenia i tak dalej są takim chodliwym tematem, który jednocześnie jest ciężki do nawet nie krytykowania per se, co bardziej wskazywania, że coś może w nim być nie najlepszego. Jednak jest pewne narażanie się na ostrzał, ale jesteśmy gotowi to przyjąć. Bo o ile naturalnym jest to, że wszyscy na świecie zaczęli się zbroić, Polska też zaczęła się zbroić i to jest okej, w sensie to jest dobre, że to robimy, o tyle warto zauważyć, że te procesy, które mają miejsce i sposób, w który robimy, może już nie być optymalny. W tym filmie postaramy się powiedzieć o zaletach tego, co robimy, bo one niewątpliwie są, ale też o wadach tego, co robimy, bo one też niewątpliwie są. Ale pomówimy też o polityce, o tym, dlaczego naokoło tych zbrojeń ostatnio jest aż tak cicho, niespodziewanie cicho i czym tak naprawdę się uzbroimy. Także bez zbędnego przedłużania stawcie nam lajka, zostawcie suba i leć. Ale zanim do samego odcinka, to do innej kwestii dotyczącej bezpieczeństwa, bo tutaj kłania się partner naszego dzisiejszego odcinka, oczywiście jeśli chodzi o wasze bezpieczeństwo, nie państw, czyli Sercarka. Bo dzięki niemu na przykład nie musicie obawiać się korzystania z publicznych sieci Wi-Fi. No bo wiecie, żaden złodziejaszek was nie podejdzie w sytuacji, kiedy wasze IP jest w Kanadzie, a nie w popularnej sieci handlowej, jakby szachmat złodziej. Ale to oczywiście nie wszystko, co Surfshark oferuje, no bo wiecie, czy was też wkurzają sytuacje, w których jakiś wasz ulubiony serial, który chcieliście obejrzeć, nagle zniknął z waszej platformy streamingowej, bo odłożyliście go na później, bo mieliście dużo pracy i teraz go nie ma, ale jest w innym państwie, no nas też czasami to irytuje. Chociaż na szczęście irytuje sytuacja, w której nie możemy obejrzeć wideo na Twitterze, bo ma geolokalizację, tak, jesteśmy dziwni. Ale tutaj Surfshark też trzyma wasze plecy, bo VPN pozwala wam na zmianę waszego adresu IP na jeden z 3200 serwerów w 95 różnych krajach, no i zmianę waszej lokalizacji. A przy okazji dzięki szyfrowaniu będziecie dalej bardzo bezpieczni. W pakiecie dostajecie jeszcze wyszukiwarkę, która wam cookiesów nie zgarnie, więc nie ma ciasteczek. Też spoko. Więc możecie zarejestrować się do Surfsharka z naszego kodu, dostaniecie wtedy 3 miesiące za darmo i 83% zniżki. A poza tym Surfshark też oferuje wam 30-dniową politykę zwrotu, więc jak coś wam się nie spodoba, to możecie zwrócić, więc jakby nie ryzykujecie za dużo. W opisie macie link, serdecznie zapraszamy, żebyście skorzystali i byli bezpieczni w internecie, tak jak, no właśnie, czy Polska będzie bezpieczna. To do tego przejdźmy teraz. Bo zacznijmy od tego, że Polska robi naprawdę duże zakupy. I to naprawdę duże zakupy. Analitycy z banku Pekao szacują, że mówimy tu o kwotach, uwaga, około 247 miliardów złotych. Czyli dosyć dużo pieniędzy. Które są, no, dosyć niewspółmierne do czegokolwiek, co kiedykolwiek na zbrojenia wydawaliśmy. I to jest dużo. Nie mamy tego świadomość. Tylko to też nie jest tak, że to jest wszystko. Ale żebyście zrozumieli skalę, bo to są jakieś abstrakcyjne liczby. Polska chciała zamówić 500 hajmarsów, nie? 500 hajmarsów. Dużo, dużo hajmarsów. Tylko to jest tak dużo hajmarsów, że okazuje się, że Stany Zjednoczone przez całą swoją historię dla siebie i innych nie wyprodukowały takiej ilości hajmarsów. Czyli wiecie, uświadommy sobie to, że Polska, średnie państwo Unii Europejskiej, planuje kupić więcej hajmarsów, niż Stany Zjednoczone mają dla siebie i wyprodukowały dla innych swoich klientów. Samych czołgów od Korei chcemy kupić jakieś 1000 sztuk, jeszcze do tego 250 Abramsów z USA i to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze jakieś Abramsy w innych pakietach i tak dalej, więc na spokojnie można liczyć, że powyżej, grubo powyżej 1000 czołgów, to też jest dużo czołgów. I co prawda te konkretnie koreańskie czołgi po pewnym czasie chcemy zacząć w jakimś stopniu budować też w Polsce i tutaj łączyć ten know-how i kapitał, ale do tego jeszcze przejdziemy, bo to nie zmienia faktu, że tak są gigantyczne koszta. Bo warto zawsze pamiętać, że sam sprzęt to nie jest nasz jedyny koszt, jaki jako państwo ponosimy. Bo są też wydatki na utrzymanie tego sprzętu, na personel, który korzysta z tego sprzętu, ćwiczenia, szkolenia, amunicję, benzynę. Benzyna jest teraz bardzo droga, chociaż nie będzie raczej stanowiła większości kosztów. Tak wiemy, czołgi nie jeżdżą na benzynę, wiemy. No i to wszystko sprawia, że w perspektywie użytkowania tego przez wiele lat, za taki czołg na przykład, płacimy x razy więcej niż po prostu tą cenę zakupu, tą cenę taką metkę. Czołgi nie mają metki przeważnie jak przychodzą, chociaż powinny mieć, ale nieważne, nieważne. To są droższe po prostu niż to, co się za nie na początku płaci. A nawet te czołgi przyjadą z Korei. Właśnie ta Korea jest tutaj bardzo ciekawym wątkiem. Bo Korea pojawiła się trochę jako zbawca Błaszczaka, który no bardzo szybko chciał kupić bardzo dużo broni, co nie jest takie proste na świecie obecnie. Bo wiecie, takie Stany Zjednoczone, na które przeważnie jako Polska stawialiśmy, no to
to oni mają jednak całkiem dużą część świata do obsłużenia i dużo ludzi chce coś u nich kupić. Do tego oni też mają swoje własne wydatki, swoją własną produkcję, też trochę sprzętu wysłali do Ukrainy i tak dalej, więc muszą to nadrobić. A poza tym są jeszcze inne problemy, takie jak na przykład to, że Polska chciałaby F-16 na przykład od Stanów, a Stany mówią, ogólnie mamy problem i raczej nie możemy wam produkować nowych, bo jakieś tam produkujemy, ale one już są zarezerwowane, a nowe, no to raczej nasze fabryki są na F-35 przestawione, więc tak średnio bym powiedział. O tym mówi sam Błaszczak. No a jako, że my rozumiemy fakt tego i naprawdę rozumiemy, że Błaszczak i ogólnie rząd ma takie podejście, że kurde, patrząc na to, co się dzieje, to potrzebujemy jak najszybciej broni. Też dużo broni wysłaliśmy i trzeba uzupełnić nasze zapasy, no to nie zostało Polakom nic innego, jak zakochanie się też w koreańskiej broni, a nie tylko K-popie. No a Koreańczycy ucieszyli się z tego stanu rzeczy, bo po pierwsze, koreańskie media już teraz ogłaszają największy sukces takiej, wiecie, eksportu zbrojeń w historii Korei, mówią, że w ogóle git, no jakby opychamy Polakom wszystko. Wiadomo, tak nie mówią, nie? W sensie to już bez przesady, nie mówią w ten sposób. Ale taki trochę jest wydźwięk. Proszę, też trzeba zaznaczyć, że ta broń jest relatywnie dobrą bronią, więc to też nie jest tak, że nam opychają jakieś bezsensowne rzeczy. Ale z drugiej strony często zauważa się, że patrząc na to, jak wielki dzięki nam Korea będzie miała teraz wpływ do Europy, jak będzie miała duże wejście do Europy, gdzie będzie mogła się reklamować, pokazywać swoje towary, też będzie tu już coś produkować, bo też zaraz wam powiemy o tym, jak to się będzie nakłączyło z polskim przemysłem zbrojeniowym, to mówi się o tym, że może Korea powinna, wiecie, tak trochę więcej za to zapłacić, w sensie jakieś inwestycje i tak dalej, że to jest taki gigantyczny deal, dla nich tak gigantyczna szansa, że może jednak fajnie by było coś więcej z tego wyciągnąć, że to, wiecie, wymagałoby trochę więcej takiego lobbingu z ich strony i obiecywania nam rzeczy, no ale trudno, no cóż, sytuacja jest taka, a nie inna, więc w normalnych czasach pewnie by tak było, ale wiemy, że w tych czasach tak raczej nie będzie, po prostu to jest cena, którą płacimy za ekspres. I tutaj jest swoją drogą ważna rzecz, bo my byśmy chcieli powiedzieć tylko, że kupujemy jak coś od południowej, nie północnej, bo teraz się zorientowaliśmy, że ktoś może tego nie wyłapać i myśli, że kupimy te takie pociski, co Kim ma, takie duże, to zawsze wala do morza obok Japonii i krzyczy, a jestem groźny i w sumie nikt się nie boi. To nie ta broń. Chociaż tak jak mówiliśmy, to jest bardzo skomplikowana sytuacja i ma dwie strony medalu, bo z kolei Polacy też coś dostają, oczywiście poza samym uzbrojeniem, co jest oczywiste w tym dealu. Mianowicie, jako że jesteśmy naprawdę dobrymi klientami, a Polacy kochają takie karty, gdzie się robi, zbiera pieczątki czy coś, no to zebraliśmy od razu tyle pieczątek, że Koreańczycy zaoferowali się, że coś nam da. Tylko, że tutaj nie chodzi o pluszaki, ale know-how. Widzicie, dzięki temu, że robimy tak potężne zakupy i tak bardzo nawiązujemy teraz współpracę z Koreą, to Korea jak najbardziej zgadza się na to, żeby część tego sprzętu, który kupujemy, żeby te rzeczy, które kupujemy, zmienić ich bazowe modele na takie modele z dopiskiem PL. I nie chodzi o to, że będą strony internetowe jakby polskie, tylko chodzi o to, że ten sprzęt będzie repolonizowany. Znaczy tak bym tego nie ujął, ale będą tworzone wersje pod Polskę, takie bardziej specyficzne i te wersje będą w części oczywiście też produkowane w Polsce i polski przemysł zbrojeniowy będzie miał w tym swój udział. Dzięki czemu jest też szansa, że będzie mógł się czegoś nauczyć. No bo tutaj warto zaznaczyć, że polski przemysł zbrojeniowy dosyć długo opierał się na takich jednak zbieraniu półproduktów z całego świata i łączeniu tego jak kostkę Rubika i coś wyrzucał i było spoko albo nie spoko. W zależności ostatnio okazywało się, że jest naprawdę spoko. Kraby w ten sposób powstały, ale jednak wiecie, no fajnie też mieć taki swój know-how i to jest też coś, o co prawdopodobnie rządowi chodzi, że chcą ten know-how ściągnąć do siebie, nauczyć się robić rzeczy i móc robić coraz bardziej zaawansowaną technologię. Więc można by powiedzieć, że okej, płacimy za to bardzo dużo pieniędzy, może za dużo pieniędzy, może za mało dostajemy, ale mamy broń relatywnie jak na jakby warunki szybko, bo wiadomo, to nie jest tak w rok czy dwa, nie? To tam będzie trochę trwało, ale relatywnie szybko i dostajemy ten know-how, dostajemy tę możliwość produkcji w Polsce, więc w sumie jest tak zbalansowanie. Polskie zakłady zbrojeniowe powinny się cieszyć, że polski rynek zbrojeniowy powinien się cieszyć, prawda? Nie do końca. Jak zawsze jesteśmy w Polsce i tutaj nie ma, jakby nie ma odpowiedzi na pytanie. Bo widzicie, w świecie zbrojeniowym pojawiła się głośna imba, jakkolwiek to brzmi. Mianowicie, jeden z generałów nagrał na Błaszczaka diss rapów. Nie, to nie była taka imba. Imba jest troszeczkę poważniejsza, chociaż dzieje się na Twitterze. Mianowicie, Bartłomiej Zając, prezes Huty Stalowej Woli i człowiek bardzo mocno odpowiedzialny na przykład za kraby, czyli te haubice, które no, wysłaliśmy teraz do Ukrainy i okazuje się, że bardzo, ale to bardzo fajnie działają. To są te, o których wspomnieliśmy wcześniej. I wiecie, była taka darmowa reklama tego wszystkiego i było takie, o, fajna ta polska technologia, taka no, strzela do Rosjan, fajne, fajne. No i właśnie ten typ się trochę oburzył po tym, kiedy okazało się, że ministerstwo tak trochę powiedziało, że w ramach tego dealu z Koreańczykami to te kraby, no, jeszcze będą robione, ale w sumie od nich kupujemy inną haubicę i będziemy ją polonizować właśnie. To słowo używam go tak, wiecie, tak uznaję, że ono pasuje. No będziemy robić tą swoją wersję właśnie z Koreańczykami, więc te kraby to tak w domyśle one będą wygaszane. No i na to pan Bartłomiej się wkurzył i to bardzo mocno i walnął takiego posta na Twitterze, że no trochę syf i w sumie my tutaj robimy tą technologię od tak dawna i teraz się sprawdza i mamy darmową reklamę, a wy nam nagle to zamykacie, a do tego ja się o tym dowiaduję z Twittera. No i tak trochę wjechał na to ministerstwo, co się ministerstwu, jak można się spodziewać, nie spodobało i już dwa tygodnie później podawał się do dymisji, bo wiedział, że go i tak zaraz wywalają z pracy. I tu jest właśnie też taka część problemu a propos całego tego dealu i tego wszystkiego, co obecnie robi Polska. Bo widzicie, bo sztuczka polega na tym, że my rozumiemy absolutnie, że się śpieszymy. To jest oczywiste dla nas. Trzeba też uzupełnić zapasy, które wydaliśmy Ukrainie i tak dalej. Oczywiste. Ale wiecie, w trakcie śpieszenia się przy decyzjach, które będą miały konsekwencje
potencjalnie na lata, jeśli nie dekady, no to fajnie jednak nie śpieszyć się za bardzo. Fajnie tak przemyśleć decyzję, fajnie skonsultować się na przykład z polskim przemysłem zbrojeniowym, który wiecie, jeszcze do niedawna był dotowany bardzo mocno przez państwo, żeby nie upadł, bo była taka idea, że nie chcemy, żeby to upadło, bo jednak warto mieć swój przemysł zbrojeniowy, bo jednak jest to dosyć takie no, ważne, żeby mieć jakieś tam bezpieczeństwo. A teraz, kiedy w sumie mogłoby się okazać, że nawet mógłby fajnie zacząć hulać na tym, co już produkuje, to mówimy i nie za bardzo. I to jeszcze robimy to przez Twittera, co trochę nas cofa do Stanów Zjednoczonych za kadencji Trumpa, kiedy tam się tak ogłaszało wszystkie najważniejsze decyzje i nie wpływało to najlepiej na wewnętrzną politykę. Więc ten taki vibe, który się roztacza, tego, że niektóre decyzje chyba są podejmowane za szybko wręcz, no jest taki trochę średni. Oczywiście dla jasności, ministerstwo też ma swoje argumenty, bo tłumaczy, że polski przemysł zbrojeniowy nie byłby w stanie wytworzyć tyle tych krabów, ile my potrzebujemy, że wolimy zrobić tego deala, bo to jest bardziej opłacalne, bo to szybciej pójdzie, będziemy mieli tego więcej. Są to jakieś argumenty? Pewnie. Ale jednak no też taki niesmak trochę pozostał, nie? Chociaż to jeszcze warto zaznaczyć, bo pamiętajmy, bezpieczeństwo to nie jest tylko sprzęt, który kupuje. Na nim się skupiliśmy w tym filmie, ale jest też jeszcze 300-tysięczna armia, o której PiS mówi. No bo PiS chce stworzyć armię, która będzie liczyła właśnie 300 tysięcy ludzi, co jest, no, wydaje się, mało prawdopodobne w takich warunkach, nie wiem, niżu demograficznego, innych czynników ekonomicznych i tak dalej, tego, że to jednak kosztuje, tych ludzi trzeba wyszkolić, to wyszkolić na tym, wiecie, nowoczesnym sprzęcie, co to jest też takie proste i nie zajmuje 3 dni. No i to wszystko ma trochę klimat wpisania czegoś w ustawę z nadzieją, że to się sprawdzi. I to jest kolejny taki element budowania gigantycznego państwa i gigantycznej siły militarnej właśnie i te zakupy, i ta armia, na której nie do końca jesteśmy pewni, czy Polskę stać. I to tak bardzo mocno nie jesteśmy pewni, czy Polskę stać, bo te 3% teoretycznie PKB, do którego mieliśmy to podnieść wszystko, czy nawet te 5%, o których gdzieś się już tam mówi, no wszystko wydaje się wręcz kropla w morzu potrzeb tego, ile naprawdę chcemy wydać. I to też chyba jest problem, na którego politycznie ten temat jest taki niezbyt dotykany, bo z jednej strony mamy opozycję i opozycja znalazłaby się w niezręcznym miejscu, gdyby musiała atakować to, że kupujemy broń w takiej, a nie innej sytuacji, bo by się wystawiała na krytykę. Z drugiej strony mamy rząd, który teoretycznie mógłby się chwalić tym, że robi gigantyczne zakupy, ale jemu też jest niezręcznie robić to za mocno, no bo widać, że opinie Polaków na ten temat są według badań takie nie do końca. W sensie tematy bezpieczeństwa spadły już poniżej tematów dotyczących inflacji i gospodarki. Więc wyjście obecnie i gigantyczne chwalenie się tego, ile nie kupiliśmy, może być takim trochę, wiecie, gorszym momentem, może nie być to moment na to. Więc prawdopodobnie Błaszczak i PiS czekają na przed samymi wyborami, żeby wtedy wypalić ze wszystkich dział i spróbować, wiecie, pokazać, że te wszystkie niedogodności, które przeżywaliście w ostatnim czasie, jak nie było na przykład węgla zimą, to dlatego, że my się zbroiliśmy i teraz nikt nam nie zagrozi. Okej, było zimno, ale jesteśmy bezpieczni, więc to jest warto. Gdzieś tam tego byśmy się spodziewali. Chociaż z drugiej strony też nie mamy pewności, czy ludzie nie odbiorą tego jako chwila. Wiecie co, bo mogliśmy mieć połowę mniej tych czołgów, a byłoby nam ciepło, więc... I PiS to robi i nie wiemy, co z tego wyjdzie. Mamy teraz większe problemy, w które może to powinni ładować pieniądze. Tak czysto z politycznej perspektywy, teraz odcinamy bezpieczeństwo państwa, nie? Mówimy o polityce. Z drugiej strony opozycja też, wiecie, jak trzeba to głosuje za tymi zakupami, bo no mówimy, niezręcznie być przeciwko temu w takiej, a nie innej sytuacji. Chociaż na zakończenie trzeba powiedzieć też jeszcze jedną rzecz. Pamiętajmy, że jesteśmy w Polsce. I fakt, że Błaszczak ogłasza te wszystkie umowy i mamy ogłoszenie tej 300-tysięcznej armii, i tych wszystkich zakupów i tak dalej, to bardzo często to są takie umowy ramowe, które jeszcze nie do końca są dogadane co do szczegółów, tylko na razie to jest takie, że zrobimy to. Co prawda nie mamy tak wszystkiego na tip-top, ale zrobimy. Więc może się okazać, że na koniec dnia, no nie do końca wszystko idealnie wyjdzie i skończymy z tym, że uda nam się kupić 40% tego sprzętu, co chcieliśmy. I wbrew pozorom powiem wam, że to może być dobre. Gdybyśmy kupili 40% tego sprzętu, co chcemy kupić, to naprawdę i tak bardzo zmodernizujemy armię, a może jednocześnie nie będziemy musieli gryźć tynku, bo gospodarka upadnie. Oczywiście przy założeniu, że po prostu nie stwierdzimy wtedy, że dobra, to wywalmy te wszystkie systemy łączności, oprogramowanie, jakieś, wiecie, takie rzeczy wspomagające te, nie wiem, rakiety, czy tam wyrzutnie, haubice, czołgi i tak dalej i zostawmy to, bo to ładnie wygląda na zdjęciach. Bo jak to zrobimy i będziemy patrzeć na to, co ładnie wygląda na zdjęciach, a nie to, co jest przydatne, to po prostu będzie bardzo źle. Co też przy okazji, no jesteśmy w Polsce, więc nieważne jaka władza będzie u władzy, nie jest wykluczone. Ale jako, że jesteśmy w Polsce, to jeszcze jedna rzecz jest niezmienna. To, żebyście zostawili nam lajka i suba, bo to nam bardzo pomaga, jesteśmy bardzo wdzięczni. Do tego przypominamy o Surfsharku. Link macie w opisie, tak jak mówiliśmy, jest zniżka, jest taniej, możecie mieć taką kartę jak Błaszczak na zakupy. Znaczy prawie. Do tego możecie nam napisać, co myślicie o tym wszystkim, bo mamy na przykład problem z oceną, w sensie cały czas nie wiem, czy to jest dobre czy złe, dlatego ten film jest taki ciężki, bo strasznie zmiotowana sprawa. No i co, poza tym, to jest nasz inny film, serdecznie go polecamy. My dziękujemy serdecznie patronom, którzy nas wspierają. Dziękujemy wam bardzo. Mamy Instagrama, tam są newsy. No i co? No i jest strasznie gorąco już, jak widać prawdopodobnie po mojej twarzy, więc my naprawdę staramy się starać dla was. Cześć!